Iza Adriana-Kalska rozwiedzie się z Arturem Tomasz Ciachorowski, ale nigdy się od niego nie uwolni. W 1405 odcinku M jak miłość sąd zatwierdzi rozwód z Kalskich, ale mężczyzna się z tym nie pogodzi. Co zrobi Artur w nowych odcinkach M jak miłość? Uwięziony za kratami szaleniec będzie śledzić każdy krok Izy i jej córki Majan na Wierzchoń. Do czego potrzebna mu ta wiedza? W M jak miłość Iza uwolni się od Artura, przynajmniej tak będzie myślała. Po oficjalnym rozwodzie z więźniem zacznie nowe życie w nowym mieszkaniu, ale to nie spodoba się Skalskiemu. W 1406 odcinku M jak miłość Artur, mimo zatwierdzonego przez sąd rozwodu. Nadal nie będzie chciał zostawić Izy w spokoju. Skalski poleci swojemu adwokatowi, by śledził dziewczynę. Tymczasem Lewińska kupi mieszkanie w bloku Marcina i spędzi z byłym ukochanym namiętną noc. Sąsiedztwo będzie sprzyjać ich relacji, a to oczywiście rozwścieczy Artura. Znacie Artura, więc dobrze wiecie, że ten typ nie odpuści. Szaleniec znajdzie sposób, by zrujnować szczęście Izy i Marcina i uprzykrzyć im życie. Jak to zrobi? O wszystkim przekonamy się w nowych odcinkach M jak miłość. Wiadomo, że wynajął Jarka Oskar Stoczyński, by dopaść Marcina, ale czy na tym jego plan zemsty się kończy? W M jak miłość Artur siedzi w więzieniu, ale to nie znaczy, że Iza i Marcin są już bezpieczni. Mężczyzna wynajęty przez Skalskiego będzie ich śledzić i zastraszać, by w jego imieniu pomścić wyrządzone krzywdy. Psychopata ma na wolności wysłannika, który przeniknie do środowiska Chodakowskiego. W 1397 odcinku M jak miłość Marcin i Andrzejek Tomasz Oświeciński spotkają się na siłowni. Po treningu na Chodakowskiego wpadnie dwóch mężczyzn. Jeden będzie wyjątkowo agresywny i gotowy do walki, ale Jarek go powstrzyma. Co ty? Mogłeś wykorzystać okazję, zdenerwuje się chłopak. Wyluzuj. Może najpierw się z nim polubimy. Zakolegujemy. Czasem taką robotę trzeba rozłożyć na etapy, powie mężczyzna, którego wynajął Skalski. W tym samym odcinku M jak miłość to właśnie on podrzuca do domu Izy białe róże. Które są symbolem nieskończonej miłości, a zarazem śmierci. Mama Majan na Wierzchoń domyśla się, kto za tym stoi. Wkrótce szaleniec będzie chciał zabić Marcina. Nowe odcinki M jak miłość bez Artura Skalskiego? Mąż Izy na pewno pojawi się w premierowych. Odcinek.
odcinka Chem jak miłość, ale czy zagości na ekranie na długo? My mamy wątpliwości. Aktor nie publikuje już zdjęć z planu serialu na Instagramie, a do tej pory był w tej kwestii bardzo wylewny. Przeglądając jego profil widzimy, że Tomasz Ciachorowski skupia się na pracy w teatrze, czy znajdzie czas na M jak miłość. W M jak miłość po wakacjach 2018 Iza trafi do szpitala, straci pamięć, a Artur oskarży Marcina o to, co się jej przytrafiło. Skalski pojawi się więc w M jak miłość. Możliwe jednak, że Chodakowski znajdzie sposób, by się go pozbyć. W końcu to on pozuje z Izą w nowej czołówce serialu M jak miłość. A Artur? Jego tam brakuje. Iza została omotana przez męża psychopatę, ale chyba mu ucieknie. Zrobi przecież wszystko, by ratować Maję Anna Wierzchoń przed tym szaleńcem. Czy to znaczy, że Tomasz Ciachorowski zniknie z serialu M jak miłość? Aktor spędza czas na próbach teatralnych. Tomasz Ciachorowski zastąpi Mikołaja Roznerskiego w nowej sztuce pod tytułem Jaskiniowcy. Jak myślicie, co się stanie z Arturem w M jak miłość? Chyba nikt nie będzie za nim tęsknić. W nadchodzących odcinkach serialu M jak miłość cały plan Artura zacznie się walić. Małżeństwo z Izą okaże się niczym w porównaniu do jej uczucia, które żywi do Marcina. Mało tego, w 1377 odcinku M jak miłość Chodakowski zdobędzie próbkę DNA Majki Anna Wierzchoń. Przez co psychopata zrozumie, że może stracić dosłownie wszystko. Artur dostrzega to, że ona i za przypis redakcji w głowie ma wciąż Marcina. Myśli sobie, że musi minąć trochę czasu, że wszystko wróci do normy. Tłumaczy Tomasz Ciachorowski w kulisach serialu M jak miłość. Po włamaniu Chodakowskiego do mieszkania Izy Skalski zacznie wątpić w powodzenie swojego planu. Artur zdaje się nie docenia Marcina. Kiedy Artur widzi Marcina w swoim domu, to przez chwilę wpada w panikę i czuje, że cały jego plan wisi na włosku. Artur sądzi, że ten kryzys też zażegna i szykuje już plan alternatywny. Ale mimo wszystko generuje to w nim olbrzymie napięcie. Niestety, rozładowuje to napięcie uciekając się do rękoczynów. W Arturze budzi się kat i sadysta. Owy alternatywny plan Artura poza pobiciem świeżo upieczonej żony zawiera również porwanie jej i dziecka. Los dwóch bezbronnych kobiet zostanie złożony w ręce Marcina. W M jak miłość emocje sięgają zenitu.
Wątek Izy, Artura i Marcina przyciąga przed telewizory miliony widzów. Chodakowski porwał Maję, a teraz ukrywa się przed Skalskim, który próbuje go dopaść i zabić. Nasi czytelnicy już wiedzą, że Marcin jako pierwszy wpadnie. W ręce policji zaraz po tym, jak zawiezie chorą córkę do szpitala. Na szczęście w 1392 odcinku M jak miłość Chodakowski dowiedzie prawdy przed sądem i to Skalski trafi za kraty. Artur nie spędzi w więzieniu wiele czasu. Może policja nie będzie miała zbyt wielu dowodów na jego matactwa. A może wuj zatrzymanego Roch Siemanowski uruchomi swoje kontakty i wpłaci wysoką kaucję? Jedno jest pewne, Skalski nie pójdzie siedzieć i znów zrujnuje życie Izy. Artur ma obsesję na punkcie Izy i jej córki. Nie bez powodu zmusił ją przecież do ślubu i udawał, że jest biologicznym ojcem jej dziecka. Obsesja nie minie w nowych odcinkach M jak miłość. I choć Iza będzie już bezpieczna w ramionach Marcina, to Artur nie zniknie z jej życia. Iza wciąż będzie żoną szaleńca, który nadal będzie ją nękać, nachodzić i straszyć. Najnowsze zdjęcie z zakulisy M jak miłość tylko to potwierdza. Tomasz Ciachorowski udostępnił fotkę z tajemniczym podpisem, i życie nie opuszczę aż do śmierci. Najwyraźniej jego bohater bardzo wziął sobie do serca przysięgę małżeńską. Szkoda tylko, że po traumatycznych przeżyciach Iza wciąż nie będzie mogła liczyć na spokojne życie.